Witamy serdecznie, targowisko miejskie w Elblągu. Bazar jest coraz większy. Dojeżdżają hodowcy. 6:20. Tu jakich młodziaczków ile? Ile takie młode? Staropolskie. Znowu to po 20 na razie. Po 20 zł młodziaki jak na hurcie. Staropolskie. A ładne kolory. Tu są starsze. Nie wiem, nie wnika tego. Tu masz, co to jest czerwone? To kurwa, nie to czarne, nie to czerwone. Jeszcze oko masz zamknięte. Ale to lepsze to niż... Zobacz ten wiedeński, jak fajnie teraz tam w klatce grucha tego buku. Cały czarny, białutki ogon i po jeden czarny. I taki właśnie był kiedyś. A to nie rzeka jeszcze, nie musisz. A co, o 200? Nie, o 200? To nie miałem coś białego tego. Jadek, Juziu, klapki zgubisz. Odwiozę go. Chyba, że nie będzie chciał. Nie, jeszcze trochę. Tak, ma ten tren. A, jo. Dobra. Ty to jeszcze czekaj chwilę. Połaś jeszcze trochę, która jest. Co? Ten się ofidyny. Ten chciał. Cześć. Nie patrzysz. Co to jest? Sanica. Ile ma kosztować? 2,5 słówki. Ty słuchaj, a co te moje? Co ci zdechło to moje? Nie, samiec. To samiec? To nie jest piękne. No ale samiec. Kurwa, no. A z dwóch samców jak nie będę miał. Malutkiego takiego mu kurwa wiedzieć, no czarnego dałem, kurwa, no śliczny. I to ja wziąłem do sanica, wiesz? No. A tam patrz, kurwa, sami się okazał. Ale nie. 2,5 stówy, zaraz zadzwonię do Mirka, bo chciał samicę. Cześć. Co ci złapali? Jastrząb złapał. Ty spawałeś? No. Skąd wiesz? To widzę. Kratę, żeby łapać. No widziałem tam, żeś łaził w tym gębniku tam przed świętami, tam pokazywałeś. Jak cenowo takie czarnuchy? 40 zł sztuka. Panowie, kupiłem fajną krymkę dla kolegi Mirka. Zaraz pokażę. Ja rozbieram. Już chcieli ją zabrać, ale szybko ją kupiłem. Dobry robię na tuje, na to. Cześć.
to ja wiesz, ładnie kamieniami. Gdzie jest ten Przemek? Ile taka samiczka? Samiczka. Co? Samiczka. Ile? 100. Stówkę? Tak. Dobra. Złotówkę opuścić. A ty nie? No, on ma ponad 80. Nie wiem, co się tam robi, by mi. Czerwona samica. Pana to? No, czy no wiem, o co chodzi. Ten bilinek, co to jest? To jest samy, prawda? Kupiony dobry. Same samiczki, jeden samiczki. Same samiczki. Proszę, proszę. Pasiata miał być sami za to sami. Ale tu kupiłem taką samiczkę dla Mirka, zobaczcie. Kolega kupił sobie wiedeńskiego. Pokaż. Chodzi o to, żeby nie być. 150 zł za nią dałem. A za wiedeńskiego on dał 70. To są nasze dwa gołębie. Teraz tu jesteś? Ja i tu jestem i tam zobaczę. No chodź, zobaczcie. No, no, no. Mam oglądać. Coś tam się obejrzy. Tak. Krzykacze, perliki. Króli. Ile taki? 150. Co to jest, samiec, samica? Jeszcze urośnie, nie? Nie, nie. Ona dychę waży, nie? 150 zł. A to lata, czy nie? Indeks zawsze skoczy gdzieś, nie? Skoczy, ale lata się poleci. Nie, tak nie.
Dużo pan ma ich? Siedzą szkocówkę wstała. Rodzina rodziców. Do swojego chowu, nie? Tak, swojego. Jak, na jajkach jak siedzą, dobrze? Dobrze. No teraz mi mamy poszły, nie? Indyki. O, cześć. Dobry, cześć hodowco. Najlepszy. Dobry. W Tczewie wczoraj. Fajny był rynek. Tak? No duży. Oglądne. O, już masz jakie te. Ile takie pierdziaweczki? Nie wiem. Nie wiesz? Ładne te groszki, nie? Ja mam dwie pary, a one po 8 kurwa w roku. Jeszcze w koronie, nie? Ojej. Nie wiem, jak ktoś się spyta, to pomyślę, wiesz? Kto ile da, nie? Dobra, tutaj później dogramy. Panowie, targowisko miejskie tak wygląda w Elblągowie. Bazar jest duży. Gołębi jest sporo. Dobra, pozdrawiamy. Lecimy z drugim filmem. Pozdrawiam.